Kubusiu, prawdziwe dinozaury, kości dinozaurów. Jesteśmy dzisiaj w Muzeum Nauk Naturalnych. Jest to miejsce, w którym można zobaczyć, jak powstawało życie na naszej planecie, jak to wszystko ewoluowało, jak to wszystko się zmieniało. Jest tutaj też spora część poświęcona dinozaurom, tego jak je odkryto, jak znaleziono różne szkielety dinozaurów. Są też szkielety dinozaurów w naturalnych rozmiarach, wielkościach, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie, a poza tym będzie można się dowiedzieć właśnie wszystkiego na temat tego, jak powstało życie na naszej planecie. Serdecznie zapraszamy. Mamy zoo! Jest zoo! To jest ta krowa, co była? To idziemy oglądać. A tam jest żyrafa. No jak to fajne, to są fajne, nie? No. Co? Ryba! Co ryba! Gdzie jest ryba? No zobacz, jaka ryba. A tam jest kucha. Chcesz ją zjeść? Fajna? Jaka ryba! A tu bizony są. Chodźcie, idziemy, tu są... Patrzcie! Powstało życie, już było miliardy, życie. Nie? No milionów. No to miliardów. Miliardów lat temu powstało życie najpierw. Życie powstało i tutaj... Chodź, Klarka. Patrzcie. Kamieniny. Najpierw my wiemy po tych skamieninach, że kiedyś było takie życie, widzicie? Takie roślinki kiedyś były. A gdzie były dinozaury? Potem dinozaury powstały najpierw. Idziemy szukać. Zobaczcie! No zaraz. No, a patrzcie, wy to wszystko wiecie, jak się tworzyły kontynenty. Patrzcie. Zaraz zobaczymy. Poczekajcie. Super, no skamieniny. Patrz, minerały jak powstawały. O, chodźcie, zobaczycie. Klarcia, Kubuś, Agusia, chodźcie. Patrzcie. Poczekaj, Klareczko, nic nie dotykaj i teraz patrz. Jak się tworzyły kontynenty? Zobacz. No i patrz, tak się przesuwał. Patrz, jak powstawały organizmy różne. Zobaczcie. To się przesuwa ten okres czasu. Nie rób, Kubusiu, nie dotykaj. Widzisz?
Patrzcie, jak się tworzyły kontynenty. Patrz, jak się tworzyły, patrz. To co oglądaliście? Zobaczcie, patrzcie. To co oglądaliście, chwilę. Klarka, poczekaj. Chwilę. O, widzicie? Patrz, i nasz teraz okres. Teraz mamy znowu nasz okres, patrzcie. Nasz kontynent. No kto zobaczy do końca? Ja widzę. Patrzcie, jak się tworzą, tworzą, bujają, bujają, bujają. I teraz powstały tak. A gdzie jest dinozaury? Zobacz, tu zobacz. Tu są dinozaury. Poczekaj. O, tu pan gada. To może, nie wiem, czy będziemy... Tłumacz, jak skamieliny wyglądają. Zobaczcie, jakie małe, takie mamy różne. Różne zwierzęta, które były pierwsze może stawaj na ziemi, to zobaczcie. Bo to zaraz to zgubisz, no. Właśnie, pierwsze na ziemi. Zaraz, chodźcie, idziemy dalej, patrzcie. A patrz, kto chce zobaczyć żabkę, szkielet? Patrzcie. No tu żabka. Żabka, tu jest skorpion. A gdzie jest A patrz, jaki spider byczy. Wow, ja lubię spiderki. Ja cię kazycie, ryby. A tu krab jest, krab. No. Widzisz? To są płuca kulika. Patrz, kulika. A to są płuca żabki. A to żabki. Są płuca hens, to jest kura. Kury. A to jest snejka. Snejka. No. No, snejka. Patrz, jak inaczej wygląda, nawet nie wiedziałam. No. No. Płuco węża. Dinozaur. Zobacz, Klarcia, taki był wielki dinozaur. Patrzcie, jaki wielki dinozaur. Aha. Co my tu mamy? Jesteśmy w kolejnej epoce, tak? Jura. Kolejna epoka, klimat Ziemi się zaczyna robić, na Ziemi się zaczyna robić bardzo gorąco, więc zaczynają, zwierzęta mogą żyć wszędzie, w różnych częściach, nawet na tym biegunie północnym, biegun północny nawet ma krokodyle i subtropikalny ten las. Ale zaczyna się stopniowo klimat ochładzać. I nawet flora i fauna musi się do tego dostosować. Dzisiaj jak jedzą? Nie patrzcie. Można jeść. Można tak rzuć, przesuwać, albo tak robić, patrzcie, tak. Albo tak się je, albo tak się je. O, jak dwie szczoteczki. Super!
Naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Bardzo dużo tutaj jest zbiorów różnych, przeróżnych z czasów prehistorycznych, z kamielin i różnych innych kości, niekości i troszkę zwierząt też współczesnych. A do dinozaurów dopiero idziemy. O ja. Ale tutaj zobaczcie jaka... Co żyje na pustyni? Zobaczcie jakie zwierzątka malutkie też. Co? Gdzie jest co? Tu nic nie naciskamy. Bo tu ptaszki przylecą. Obiekt cyklu taki.
no. Drzewo, woda, organizmy idą do tego, nie? Myszkę je. Ten na przykład może być zjedzona, myszka może być zjedzona. No tak, a ona idzie tu. Ale fajny. Patrz, Kubu. Jesteśmy na kolejnym piętrze, chciałem dodać, że jesteśmy na kolejnym piętrze w tym muzeum. I dzieci mogą poznać wszystkie zwierzęta świata. A tu mały słonik. Hej, słoniku. Ptaszki tam są na dole. A, ptaszki. Babcia ma na dole tu, jakie żyją. Patrz, tam. Widzisz tego zwierzęta? Super to jest to wszystko. Stawaj, niedźwiedzie, chcesz zobaczyć? Dawaj, Agusia. Ty będziesz miała niedźwiedzia. Dawaj. Odpalaj. Ole się pojawił gaz. No. Chodźcie. Chodźcie. Jedno stanę tutaj, tak tego nie stanę na tych nogach. Stanę tam na tych nogach. Tu. Stajesz. Tutaj mamy grę teraz. Prawda, ty stajesz w drugiej stronie, musisz stanąć. Nie opieraj się. Nie opieraj. Nie opieraj. Tak, stań. I to. Wiesz, tylko nie opieraj. I to. No, staj tam. A no dobra, to ty będziesz robić. I to. No, robisz jasno i ciemno, widzisz? Na Kumusie to wszystko widać. A. Ja tu stanę. A to nie jest, że co, jakie są na nas te? Wszystkie bakterie albo w jakieś takie rzeczy? Nie? Tutaj patrzcie też. A kto na mnie zrobi? Kto zrobi na mnie? Zróbcie na tacie. Takie mamy, jak widzieliśmy czasami, pamiętacie, jak widzieliśmy, jak z ziemi robią, one takie robią kopce. Kopce, no właśnie. Ślimaki. Ślimaki, no. Lis, patrzcie, się ładny lis. O ja, lisek. Lisek chytrusek, Kubu. Karcia, pamiętasz Jerzyka? Jak się jest po angielsku? Hedge. No patrz, jak jest po angielsku? Jak Marcia jest po angielsku? Nie pamiętam. Hedgehog. No. Mamy biedronki. Gdzie są biedronki też? Tu są biedronki. Motylki, Klarcia, patrz. Gdzieś w samym kontener. To jest chyba sam kontener. Nie, nie. To nie jest sam kontener. Nie, to jest Leopold. Ale w naszych parkach można na. A po co mamy? A tu sikorki. Patrz, sikorki. A sikorki też można w parkach znaleźć. A tutaj kruki. Kubu. A tu sroka, zobaczcie, sroczka. A który jest nasz park? No gdzieś tu jest, nie? Chodźmy.
Tutaj mamy ciało człowieka. Jak wygląda ciało człowieka? Patrzcie, mózg. Tu mamy w głowie mózg. A tu kości, patrzcie. Jak my się też będziemy w ziemi leżeć, umrzemy, to potem po ludziach też kości zostają, tak jak po dinozaurach. Mamy czaszkę, są czaszki, czyli jest kręgosłup nasz, a to jest nóżki. To jest szabrudna? Szabrudna. To jest gdzieś mają? Dzieci i dorośli wszyscy tak mają. A to jest a kogo umarł? No nie wiem, ktoś umarł kiedyś i tu zostawili czaszki, żeby pokazać. Patrzcie, kości. To jest kości jaka, Agusia? Jaka to będzie? Widzisz, jak wygląda człowiek, zobacz. Chłopiec. Jakie kosteczki, widzisz, jaki ma broń? Zobacz, jak wygląda, ile ma kosteczek. A teraz dorosły, jaki ma kosteczki. Widzisz, jak ma kosteczki. Super jest to, powiem ci, że to jest super. No właśnie widzę, no. Co to jest? Zęby. Bez zębów. No. Zęby, jakie szczęki mają. Ty masz też taką zęby masz na tych założonych. Czy się rosną? No. O, patrzcie. I patrzcie, co Kubuś pokazuje. Jak genetyka działa. Jak mama jest taka, a tata taki, to kto co dostaje? Ciemne oczy dostaje, a włosy dostaje? To tak to na 100% to... Ciemne włosy i jasne włosy tutaj. Widzicie, jak to działa? No widzę, widzę. No, no widzisz. Super, chodźcie dalej. A tu mamy kontynenty chyba znowu. A gdzie człowiek na początku był? A. Który jest człowiek ten? 4 miliony lat temu. Który jest człowiek? To tak... Tu. 4 mili prehistorii. 4, 5, 3. Chodź, ci pokażę dalej. Uwaga, co to my tutaj mamy? Uwaga, uwaga, uwaga. A, nie kobiety w ciąży. Pewnie będzie jakiś lekki prąd, co? Uwaga. Działa i druga lampka. Ładuje, 24, 23. Uwaga. Uwaga. Tu licznik leci.
Jeszcze 12. Pingwiny. Chodźcie, idziemy. Zobaczcie, ile jest lodu na Antarktydzie. Temperatura plus 5, minus 35. Pamiętacie, jak mówiliśmy o Antarktydzie? Kto był większy, Kubuś z Klarcią czy dinozaur? Chyba dinozaur był większy. Kubu, czekaj. Idziemy. A ten jaki, patrzcie. Co to jest za ryba? Wiecie czy nie? Ten tutaj. Co to za ryba? Patrz, Kubusiu, prawdziwe dinozaury, kości dinozaurów. Takie dźwięki wydaje, wiesz? Jeszcze raz, Kubu, przyciśnij. Chodź. No, widzisz, takie dźwięki wydawał. Kubu, Kubu, chodź tylko tutaj, patrz, tu chodź, stań. Kubu, patrz, stań. Kubuś, chodź tylko, stań tutaj nogami. Tu, o, tu nóżkę jedną i tam drugą. Gdzie drugą postaw? O, patrz. No. Teraz Klarcia. Bye bye, dinozaur. Kubuś się nie wystraszy. Nie, patrz, Klarcia, on idzie do ciebie. Klarka, dawaj. Trzymaj się. Bądź odważna, bądź dzielna. Pa. Nie bój się. Kubu, stań, ty. Chodź, idziemy, Kubusiu.
Patrzcie, tu jest pokazane, jak odkrywano te skamienialiny. W lodzie i później w kamieniu i tak odkrywali je. Znajdowali, potem je wyjmowali, tylko wszystko podatki. Żeby się dokopać. No. A czy my tutaj znajdziemy? Oj, chyba nie, bo to trzeba było mieć koparkę i długo. No, widzicie? A tam czytałam, że oni odnaleźli jeden ze szkieletów gdzieś tam i wiedzą, że on jest bardzo, bardzo głęboko, ale jest ciężko, żeby się do niego dostać i od 2000 roku stopniowo próbują wykopać go, ale raczej uważam, że nie dojdą do niego, ale próbują radarem, mają jakiś radar, żeby obraz ten. Zeskanować. No, 3D zrobić, wiesz? A. Kończymy dzisiaj nasz pobyt w Muzeum Nauk Naturalnych. Naprawdę super, świetne miejsce. Serdecznie polecamy, warto tutaj przyjść, szczególnie z dziećmi. Miejsce znajduje się w samym centrum dzielnicy europejskiej, tuż obok Parlamentu Europejskiego. Bardzo fajnie można zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, jak powstało życie na naszej planecie, jak to wszystko właśnie się kształtowało. Dzieci były zafascynowane, bo jest mnóstwo miejsc, tak jak mogliście zobaczyć, takich, które można dotknąć, w których można właśnie popatrzeć, jak to wszystko działało, na przykład jak działała żuchwa, jak działały zęby, jak niektóre na przykład dinozaury czy zwierzęta gryzą, połykają i tak dalej. Bardzo, bardzo, bardzo fajne miejsce, bardzo serdecznie polecamy. Bilety tanie, bo po 7 euro od osoby dorosłej, dzieci do 6 roku życia nie płacą, więc naprawdę miło można spędzić. My tutaj byliśmy ponad 3 godziny. Super miejsce. Serdecznie pozdrawiamy i dalej niech leci nasz Zapo Dream.